Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Need for Speed Most Wanted. Więc, co mogę wam powiedzieć? Powiem wam tak, musiałem wyłączyć muzykę, na samym starcie powiem wam w ten sposób, musiałem wyłączyć muzykę. Dlaczego? Ponieważ YouTube ścigał mnie o prawa autorskie przez tą muzykę. Więc musiałem ją wypieprzyć, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to działało. W ten sposób, więc będzie jakaś tam muzyka podłożona z YouTube'a oczywiście, która nie ma praw autorskich, którą mogę wykorzystać w filmach, żeby to wszystko działało w taki sposób, jaki powinno. Więc zobaczmy, jak tu jest ze... Możemy to zrobić, te dwa najkrótsze. W ogóle, zobaczmy sobie, ile mamy 5 wyścigów. Dobra, te dwa na pewno. Jeszcze zobaczymy, to jest minimalne, dobra. To możemy zrobić. A to ma ile czasu? Ile ma drogi? 13, 11, zrobimy to o T5. Dzisiaj zrobimy T5. Najpierw oczywiście eliminacje, bo są najdłuższe. Na sam start dziwnie jakoś tak łyso bez tej muzyki, ale damy radę. Dzięki temu będę musiał więcej gadać. Dobra, nie rozmawiaj, gadawaj. Oczywiście dzisiaj nie jeździłem na kierownicy i to jest mój pierwszy wyścig na kierze dzisiaj, więc no będzie wesoło, na pewno będzie wesoło. Będę napieprzał we wszystko. Widzieliście pewnie materiał. Widzieliście materiał ze zdobywania samochodu Earla, który to samochód po prostu jest niemożliwy do zdobycia, prawie że niemożliwy. Już w pewnym momencie uznałem, że nie ma opcji, ja po prostu chyba dam spokój. Nie będę zbierał tych wszystkich fur. Kurde, nie mogłem przejechać na ten. Dobra. Wracając do tematu, myślałem, że już nie zbiorę tej fury, bo naprawdę ona była, mówię, no kurda, nie do zdobycia, nie? Nie ma opcji, żeby ją zebrać. Ale wreszcie, za trzecim czy czwartym razem ogarnąłem, zebrałem, znalazłem kartę, wreszcie. Ale też, ile musiałem się nad tym namęczyć, to jest... naprawdę ciężko. Bo to nie jest tak, że ja za pierwszym razem te wyścigi jego przechodziłem. No właśnie, gdyby tak było, to bym nie był taki wnerwiony. Trochę jestem. Ja przechodziłem te wyścigi za trzecim razem na przykład. I dlatego był ten problem, no coś mi dzisiaj nie idzie. Już pierwsze eliminacje i pierwsze eliminacje już uwalę. No właśnie, coś kurde nie idzie, coś nie idzie dzisiaj. Ale ja to naprawię. Muszę tylko bardziej się skupiać na wyścigu, a mniej na czym innym. I oczywiście sobie powtórzymy, przepraszam. Tym, że te zakręty są ostrzejsze niż myślałem. I ciągnij się! No. Patrzcie. Tak mi to lata. To teraz może coś zrobimy, żeby nie latało.
Ja dosłownie praktycznie siadałem na tej kierownicy. Siadałem praktycznie na niej, żeby się nie ruszała, ale się rusza nadal, więc no wesoło. Oczywiście od razu lecimy do kryjówki to zapisać stan wszystkiego tutaj. Tak, myszka mi przeszkadza, tak. Też, dobra. Jakie mam ogólnie wyścigi dzisiaj? Jakoś tak pieprze bez sensu, głupoty. A, właśnie miałem wam pokazać tego. Ten samochód. Osiągi ma takie sobie, bo jest taki. Kajman jest oczywiście taki, ale w większości przypadków z nim przegrywał. Fajnie się bawimy, dobrze, git, fajnie, git. No, także tak Kajman wygląda. Postaramy się jeszcze po Jewels to jakoś tam to ulepszyć, bo ona chyba ma jakieś tam części do ulepszenia. Na pewno ma. Więc to damy radę zrobić, ja bym tylko nie musiał się z nią grzebać tak jak z tym typem. Maksymalne tu jest i też najpierw to zrobimy, a te maksymalne pod koniec. No bo jednak te pościgi to ja chcę robić na koniec, tak żeby mi to nie przeszkadzało samym wyścigu, nie? Co z tego, że doskonały start, jak to praktycznie nic nie daje. Seriously, żadnego bonusa, nic to nie daje. Tylko ten niezielony napis na samym początku wyścigu, który podnosi ego, a tak to nic. Nie daje to więcej. Poza podniesieniem ego to nie ma żadnej innej funkcji. Dobra, damy radę. O, ślicznie. Nie no, pięknie no. Patrzcie, trzeci jestem. Czy jej był jakiś idiota, który pojechał ode mnie gorzej? Niemożliwe. Niepotrzebnie w skrót. Ale mi dzisiaj idzie, ojej, będę wszystkie wyścigi powtarzał, coś tak czuję. Oj, tak czuję. Że wszystkie będą po kolei leciały, oj, no i nawet nie mogę kolesia wyminąć. Nie, no ładnie jest. Aha, bo miałem kierownicę nieprzystosowaną. Miałem źle ustawioną kierownicę, dlatego. Hello. Nie, bo mam sensi Vintintinti ustawione na... Miałem chyba prawie na najniższe, więc no, dlatego może. A byłem przy... stosowany, przyzwyczajony... Niepotrzebnie. Ale drugi tak czy inaczej jestem. To nie ma tragedii. Niby! Czasem mam wrażenie, że ja po kiślu jeżdżę, naprawdę, bo to... przyczepność tej fury w niektórych przypadkach mnie zadziwia. Powiecie, że demon, przecież to prędkość i tak dalej, to szybko się jeździ, to nic dziwnego, że przyczepność słabnie. Ale come on! Jakiś... nie nazwę już... pięknie to zrobiłem. Po co ja skakałem na końcu tego? Dobra, jestem ostatni. Więc jest wesoło, a już jest meta, więc... więc już równie dobrze mogę powtarzać wyścig. Idzie mi świetnie! Jak ja się bardzo cieszę. Dobra, ja może wezmę się ogarnę, co? Bo ten odcinek będzie za 2 godziny trwał, jak tak dalej pójdzie. Tamten odcinek szedł świetnie. To teraz dla zrównoważenia wszystkiego, całego porządku wszechświata, ten będzie szedł do dupy, tak? No to git. Nie mówię, że się na to zgadzam i nie mówię, że mi się to podoba, ale chyba nie mam nic do gadania za bardzo. Ja najwięcej. No i teraz odrobiłem. Fajnie. Ale na następnym nabiję. No nie, no najszybciej na radarze jestem. Jestem póki co nadal pierwszy. Co jest dosyć niezadziwiające, zważając na to, że pieprznąłem w tamten samochód, ale... o! Nie no, teraz było dobrze. Teraz było dobrze. 240 chyba. Konkretnie. O, ale czymś takim to ja sobie nie podbiję tego wyniku. Co to, to nie. 291. O! No to coś tam. Bez spowalniacza patrzę teraz na tych wyścigach, to się nie da. Po prostu się nie da. Znaczy da się, ale to... jeśli chcę powtarzać po paręnaście razy wyścigi. Wiecie co zauważyłem? Generalnie im więcej razy powtarzasz wyścig z... nie wiem, czy te wyścigi zwykłe też tak mają. Ale z kierowcą z czarnej listy... tym prostszy staje się sam wyścig.
Naprawdę, to jest jakaś zależność, bo zwykle za trzecim razem wygrywałem z Erlem, bo za trzecim razem on dostawał downa po prostu. No, nie powinienem żartować z choroby takiej, ale seryjnie on dostawał downa, walił we wszystko po kolei, naprawdę. I w porównaniu z tym wyścigiem pierwszym u Erla, no to what the hell. Strzałka to ja, tak, znam tego roga, zabezpiecza ci tyły, zastanawiam się tylko dlaczego to robi, jak dla mnie to trochę dziwne, ale z drugiej strony nie mnie to oceniać, może spotkaliście się w kiciu, na razie. Dobra, dobra, dobra. Widać jak nawiązujesz do kicia, to pewnie coś tam masz jakieś urazy związane z tym miejscem. Pewnie byłeś. A, dupka boli. I to bardzo. Musi boleć. Przynajmniej masz wspomnienia. Dobra, no to to teraz powiedzmy. Na punkty kontrolne jedziemy. To było ty. Dobra. To doskonałe starty mi idą, ale już niekoniecznie kierowanie wozem. To jest jakaś kurde... Coś tu nie działa. Tak jak powinno. Nie wiem, może... Może między ręką a mózgiem mam jakiś skrzep. Po co hamuję? Po co hamuję? Nie da... Demon, nie hamuj, nie hamuj. Po co hamujesz? Nie hamuj. Tutaj im szybciej, tym lepiej. Tu nikt się nie wyścignie, nie? Jedź po prostu do przodu. Nie, ani nie myślę, żeby do tyłu jechać. Kurde, przechodzenie mostu Anteta do tyłu. Ciekawe jak by wyglądało. To musiało być wesołe. Oj, oj, nie można skorzystać ze skrótów wielce osławionych. Bawimy się w dwa koła? No to fajnie, tylko może później. Dobra, dobra. To nie jest... To nie są trudne zakręty, tylko po prostu trzeba... wyważyć gaz i kierunek. Naprawdę. I dzięki temu to już... Gdybyś urodził się taki mądry jak twoja matka, to było dobrze, ale urodziłeś się głupi jak twój ojciec. No było. Wiecie, równoważyli się. Średnia wyszła z tego. Niestety głupoty było więcej i średnia wyszła trochę nierówno. Czyli wyszedł cymbał. Dobra, trudno. Trudno, takie zjawiska pogodowe też się zdarzają. Przyrodnicze zjawiska też się takie zdarzają. Trudno. Ja nic nie poradzę. A koleś musi tak żyć? No, bywa i tak. Chociaż nie jest tak źle, no 15 sekund mam nad czasu, więc... Nawet powiedziałbym... Nie jest źle, nawet jest całkiem przyzwoicie. Jeszcze trochę nitrem sobie dopłużymy, tak ozdobnie. Mamy teraz 16 sekund nad czasu. Można? Można. No, oczywiście skrótem. Jakoś tak się przyzwyczaiłem do tych skrótów. A ten jest dosyć taki fajny, bo tak samochód zeskakuje. Ajajaj. Chociaż nie wiem, czy szybciej by nie było, gdybym pojechał tamtędy naokoło. Ale no, czy tak, to i tak mam nadczas jeszcze. Widzicie, na początku w tych bramkach to miałem tak, że szybciej, szybciej mnie poganiali, nie? A teraz mam nadczasy w nich. Więc... Przypuszczam, że chyba coraz lepiej mi idzie. Albo bramki są coraz prostsze, nie wiem. Ciężko stwierdzić. Ile jeszcze? 30 sekund. To nitro. Znowu! A pokaż im, że masz, a co? Pochwal się! Masz, to się trzeba chwalić. Jedziemy w środę. O, pachołek tylko. No, tylko pachołek zaliczyłem. Dobra, oczywiście kryjówka i od razu save. Żeby nie było. Zapisz, ty jak jest. A no czemu nie? Oczywiście, ale mi się odbija dzisiaj. Nie wiem co ja żarłem. Może to coś we mnie, co zjadłem, jeszcze żyje i oddycha. Może dlatego on takie... Tak mi się odbekuje. Dziwnie. Ja nie wiem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Nareszcie w nocy będę leżał, będzie cisza, a tam takie... Ze środka żołądka będzie takie... Ciekawe, czy zrozumieliście, co powiedziałem, bo jak nie zrozumieliście, to mi się żart nie udał. Dobra, maksymalne, tu jest minimalne. A może byśmy zrobili tak, że ja zrobię to, to jest niby dłuższe, ale jest minimalne ryzyko i ja wtedy bym aż tak długo odcinka nie ciągnął. I w tym bonusie ewentualnie by było to, co tam trzeba. No, doskonały start już nikogo nie dziwi. To jest, dziwi teraz to, gdybym nie miał tego doskonałego startu.
Dobra. Jaki samochód miał siódmy członek czarnej listy? Znaczy, czarna lista numer 7. Chyba Mercedes tego jakiś. CLK. Bodajże. Jeśli mnie pamięć nie myli. Jezu, te taksówki. Ale ja też mam... Mam całą drogę do jazdy, a pieprznę akurat w to miejsce, gdzie jest taksówka. Pojadę akurat tam, gdzie jest taksówka. A może jak ja mam takiego cela, to powinienem, nie wiem, na zawody ucznicze jakieś się zapisać, czy coś. Dobra, spowalniać, żeby już się nie odbijać od ścianek, piłka ping-pongowa. Znowu taksówka. Cholera jasna. No ale wiecie, na klawiaturze jeździć to żaden problem, a na kierze już trzeba tak trochę bardziej orientować się w sytuacji. Bo to nie jest to samo, nie? Kiedyś próbowałeś jeździć, to nie jest to samo. O. Mniejsza dokładność. Na klawiaturze bym sobie już wyklikał tak, żebym się wyprostował bardzo szybko. Z tego wszystkiego. O! Teraz może będę siedzieć. A tu to jest tak, że no nie masz aż takiej dokładności. W sumie... Bardziej robisz takie szybkie ruchy. Tylko i jedynie po to, żeby jak najdokładniej jechać. No nie zawsze to wychodzi, generalnie to często nie wychodzi. Chociaż teraz to wyszło w miarę. A bywają takie momenty, gdzie nawet na klawiaturze no walisz w ścianę. No takie jak teraz, rozpędziłem się do bardzo dużej wysokości. Znaczy wysokości. Szybkości. Na chodnik wjechał, idiota. Idiota! Do bardzo dużej prędkości. Ta na przykład teraz 260 to nie jest byle jaka prędkość. Szczerze powiedziawszy, przy takiej prędkości jakbym coś pieprznął, to mi się zmiażdżył po prostu. O, te samochody też były do kasacji. Kierowca to pewnie już był do szpitala trafił. Ale to jest Need for Speed. Tutaj jedyne co możesz to najwyżej dostać, to ci się kamera ruszy. Tyle. Od tego wszystkiego ci się kamera zacznie. Ci się bujnie za dwa razy. I to jest cała kraksa. Znaczy tamte samochody to już tragedia, no zostają na drodze, kasacja i tak dalej, ale ta fura twoja bez problemu. Z drugiej strony jakby to było zbyt realistyczne, to byłoby szczerze powiedziawszy ciężko w tej grze. Chociaż nie, na klawiaturze jeszcze nie byłaby tragedii. A na kierownicy w tego nowego mostu Antada sobie wyobraźcie jazdę. Na kierownicy. O matko jedyna. Toż to by był cyrk? Na kółkach, naprawdę. Ja sobie nie wyobrażam jazdy. Nie ma opcji. Nie. Jak w jakąś ścigankę bym grał, to nie ma opcji, żebym już na kierownicy jeździł. Teraz to tylko strzałki. Bo raz sobie taki challenge zrobiłem, że na kierownicy. Ale tak naprawdę... Miejscami... W ogóle dziwne jest, bo... Na miejscami ta kierownica, no i... Kompletnie inaczej się jeździ niż na klawiaturze. Ale dziwna rzecz jest taka, że miejscami wyścigi na kierownicy są prostsze. Ale wiecie, czym to jest spowodowane? Raczej według mnie to jest spowodowane raczej 50 sekund na czasu? Kurde, no aż tyle? No fajnie. Rok. Razor płaca ludzi, aby cię załatwili. Hej, właśnie dowiedziałem się, że Razor płaca ludzi, aby cię zdjęli. Nie wiem jak daleko to sięga, więc lepiej uważaj na siebie. Nie ufaj nikomu, aż to się skończy. Pogadamy później. Spoko! To teraz robimy ostatni wyścig, tak? Najbardziej emocjonujący może. Nie chcę dojazdu do wolnej, tylko chcę. Najbardziej emocjonujący będzie ten, bo próba czasowa to będzie średnia. Jedziemy! Próba czasowa, radary, żeście to widzieli dzisiaj już. Puśćcie mnie, mam doskonały start, mam powera w kołach, znowu mi się coś odbija. Kurde, to może naprawdę żyje, może trzeba tłuczkiem ubić jakoś, ja nie wiem, to jest masakra jakoś. Wszyscy sztywno skrótem pojechali, kurde, co za typy. Co żeś takiego poślizgu dostał, skórkę od banana się rzucił tamten z przodu, jak w Mario Karcie. Ktoś grał w Mario Karta, to wie o co chodzi. Attention patrol.
O Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu, jaki pokiczkany tor. O matko jedyna. Zakręty, co i róż. Co i raz, raczej. Black Porsche. No, musiałem. Mimo tego, że kurde, koleś we mnie się wbił, dzięki temu mi podbił prędkość. No git, no mi pasuje. Nią, nią. Ja mam drugi poziom poszukiwania, dlaczego zwykły radiowoz? Ja nie rozumiem. Dobra, jedziemy. Walić ich, poradzimy sobie. Jestem pierwszy, koszt pościgu jakiś taki niemrawy jest. No nareszcie kurde jakiś. No jeszcze to nie jest na mój kaliber to będzie dopiero koleś jakiś w tym, z policji stanowej. To już są ludzie na mój kaliber, to w miarę, bo z tymi to już się da gonić. Już jest wesoło z nimi, fajnie. Jest git. A z innymi to jakoś tak kurde niemrawo. Ty rozproszyłeś mnie, weź mnie. Znaczy nie bierz mnie. Ale rozproszyłeś mnie, wiesz? Konfel. Jezu, co tu się stało? A dobra, kraksa, oni ich zablokowali, git. Taki to jest wyścig z policją. Zablokuję ci wrogów. Fajnie. Niesamowite. Ale oni chyba mają jakąś inteligencję, nie? Te pachołki, co za mną jeżdżą. Jedziemy tędy. Spierdzielaj! O Jezu, to sprint jeszcze z takim skrótem na sam koniec. To było, chyba było takie na vive typu podane, nie? Że jak jesteś do dupy w tamtych wyścigach, to tutaj na pewno to przejdziesz, bo to nie ma innej opcji, to taki wyścig to ludzie złoci. A bo ja się nie mogę teraz wrócić, muszę przed nimi uciec. Mam wszystkie wyścigi teraz ogarnięte. Co to? Kolczatki! O Jezu, to ja będę musiał nieźle teraz bić. Dwie kolczatki mam, no, też dwóch kolczatek. Dobra.